Dzień dobry, Piotr Malinowski. Zapraszam na informacje TKN24 Końskie. A co w dzisiejszym wydaniu? Nowe przystanki autobusowe już zdewastowane. W niedzielę 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radoszyce wydają środki na walkę z COVID-em. Dzieci w rolach seniorów podczas ferii zimowych w Gowarczowie. Już w niedzielę będzie miał miejsce 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiemy, jak ten dzień będzie wyglądał w Końskich. Już w niedzielę cała Polska ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przed nami jubileuszowy 30. finał WOŚP, tym razem dla poprawy dziecięcej okulistyki w kraju. Z Fundacją Jurka Owsiaka zagrają także Końskie pod wodzą sztabu zorganizowanego przez Krzysztofa Kowalskiego w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich. Co ważne, po roku przerwy czekają nas stacjonarne licytacje oraz światełko do nieba. Te pierwsze włącza się także Urząd Miasta i Gminy w Końskich, przekazując oryginalne gadżety. Kto nie chce stacjonarnie, może nasz sztab wesprzeć internetowo na licytacjach prowadzonych w serwisie Allegro pod loginem Kogutex. Mamy na aukcji tort od państwa Walii Górskich, mamy noclegi w ośrodku nad Czarną, mamy przepiękny obrus, mamy grafikę, mamy też drzeworyty, mamy gadżety wośpowskie. To wszystko się powoli licytuje na Allegro, już są tam pewne wyniki. Również mieszkańcy sami z siebie organizują imprezy towarzyszące orkiestrze. I tak, o godzinie 12 w zbiorniku wodnym w Starej Kuźnicy można pomorsować dla orkiestry, a o 15 na parkingu Tesco będzie miał miejsce spot miłośników motoryzacji. Natomiast o 14 na stadionie Osir wolontariusze będą obecni podczas piłkarskiego test meczu, który organizuje Neptun Końskie. Zachęcamy do odwiedzania i wspierania orkiestry. O 17 wystartują wspomniane aukcje w Egipcjance przy ulicy Mieszka I-4. Zapraszamy w niedzielę, w dzień finału, czyli 30 stycznia, o godzinie 17 na otwartą aukcję, która odbędzie się w Domu Kultury w Końskich, jeszcze przy ulicy Mieszka I-4 w Egipcjance. O 17 będziemy licytować tego oto kolegę. Tradycyjny misiek wosposki z Końskich, będzie licytowany następny tort od państwa Walii Górskich oraz pewna niespodzianka, którą pokażemy państwu za chwilę, ponieważ dostaliśmy oryginalne okulary od Jurka Owsiaka z certyfikatem. Są to oprawki do wykorzystania u optyka, także można sobie szkła korekcyjne zamontować i mieć takie same okulary jak Jurek Owsiak. Głośno wsparcie dla orkiestry w tym roku manifestuje też miasto i gmina Końskie. Burmistrz Krzysztof Obratański zachęca do licytowania ciekawych gadżetów. To nie jest przypadek, że w Miejsko-Gminnym Domu Kultury jest sztab tej orkiestry i że tam prowadzi się najważniejsze wydarzenia związane z akcją. Przed państwem są drobne, skromne upominki, czy też gadżety przekazane przez gminę Końskie na licytację w czasie kluczowym, szczytowym, czyli na niedzielę, podczas której będzie gala Świątecznej Orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu są kalendarze na ten rok gminy Końskiej, drobne inne rzeczy, które są dla gminy Końskiej charakterystyczne. Mam nadzieję, że znajdą swoich nabywców i wspomogą kasę Wielkiej Orkiestry. Wśród gadżetów wyróżnia się unikatowy, wypuszczony w ograniczonym nakładzie kalendarz z fotografiami z naszego regionu. To jest kalendarz. Jest bardzo, bardzo atrakcyjny, ponieważ oparty jest na zdjęciach dobranych sezonowo dla każdego miesiąca, ale zdjęciach z miasta i gminy Końskie. W licytowanych paczkach znajdzie się także m.in. album Misja ksiądz Marceli Prawica. Z uwagi na pandemię na licytacje zapraszane są osoby, które realnie chcą wziąć w nich udział. Z powodu rządowych obostrzeń do sali może wejść tylko ograniczona liczba osób i dlatego organizatorzy proszą o przybycie tylko zainteresowanych zakupieniem przedmiotów. Natomiast każdy chcący wyrazić solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy może przybyć do Parku Miejskiego w Końskich o godzinie 20 na tradycyjne światełko do nieba. O godzinie 20 zapraszamy mieszkańców, wolontariuszy, osoby chętne do przybycia przed Dom Kultury Egipcjanka. Będzie tradycyjne światełko do nieba. W tym roku troszeczkę nietypowo, troszeczkę w starym stylu, tak jak to drzewniej bywało. Zapraszamy z własnym źródłem światła. Czy to będzie telefon, świeczka, zimne ognie, czy cokolwiek innego. Będziemy też mieli do rozdania troszeczkę zimnych ogni dla osób, które przybędą bez źródła światła oraz dwie niewielkie, kilkumetrowe fontanny. Fajerwerki, ale ciche, bez huku.
Przypominamy, że wydarzenia orkiestrowe będą w weekend miały miejsce także w innych miejscowościach naszego powiatu. Działa u nas bowiem 5 sztabów w Miedzierzy, Stąporkowie, Radoszycach, Gowarczowie oraz wspomniany w Końskich. Zapowiedzi wszystkich wydarzeń znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Niedawno w Końskich zamontowano nowoczesne wiaty przystankowe. Niestety wandale już zdążyli je zdewastować. Burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański wystosował apel do mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją. Dziś chciałbym zaapelować za Państwa pośrednictwem do naszych mieszkańców, by zwrócili uwagę na te przystanki. Nie minął miesiąc czy półtora miesiąca od ich montażu, a już część z nich jest pomalowana bohomazami, jest zniszczona, co w ogóle stawia pod znakiem zapytania racjonalność tego rodzaju inwestycji. Czy my naprawdę jesteśmy tak bogaci, by niszczyć to, co wspólnym wysiłkiem budujemy, co instalujemy, żeby ludziom służyło? Ja wiem, że to dotyczy bardzo nieznacznej mniejszości. Chciałbym powiedzieć, że to jest może jednostkowy wybryk. Ale powtarzalność tych bohomazów, kolorystyki wskazuje na to, że jakaś grupa uzdolnionych bardziej lub mniej plastycznie osób wybrała za cel swojej artystycznej, w cudzysłowie, działalności przystanki miejskie. Mam do Państwa, do mieszkańców taką prośbę, byście Państwo obserwowali, czy takie akty wandalizmu nie zdarzają się w pobliżu Waszych miejsc zamieszkania, żeby można było na to zwrócić uwagę albo interweniować, albo przynajmniej dać znać, dlatego że to się będzie powtarzało, dopóki nie znajdziemy sprawców i jednak nie postawimy ich przed pręgierzem opinii publicznej. Ja pomijam kwestię odpowiedzialności karnej za zniszczenie mienia. Ale warto, żeby ci, którzy korzystają z tych przystanków, mogli potem zobaczyć, kto fizycznie, kto niszczy, kto je uszkadza, kto powoduje, że korzystanie z nich staje się problematyczne. I stąd prośba i apel. Bądźmy pod tym względem czujni. To niczemu nie służy. To jest taka zupełnie bezmyślna radość szkodzenia czy niszczenia tego, co jest wspólne. I na to myślę, że w społeczeństwie nie powinno być przyzwolenia. W środę w godzinach popołudniowych w Gustawowie na terenie gminy Fałków doszło do pożaru samochodu osobowego. Pojazdem podróżowała 5-osobowa rodzina. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej. Gowarczów także dołącza do działań na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiamy plan akcji tamtejszego sztabu. Trwają przygotowania do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gowarczowie, który odbędzie się już w niedzielę 30 stycznia. Znamy także plan imprezy, który zakłada wiele ciekawych atrakcji, w tym warsztaty artystyczne czy licytację charytatywną. Aktywności rozpoczną się o godzinie 13 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest sztab, który ma siedzibę w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Ten sztab jest pierwszy raz, jest malutki, ma tylko 9 wolontariuszy, 2 puszki stacjonarne sztabowe. Natomiast jak działa? No, zobaczymy w poniedzieli, jak zadziałał. Godzina 9 robimy pobudkę w Centrum Kultury właśnie na rzecz WOŚP-u. I później według harmonogramu, który już niebawem się pojawi, będziemy realizować kolejne zadania. Co takiego ważnego, mamy po południu tak rozdzielone na 4 bloki, ten porankowy, popołudniowy, taki rodzinny, familijny, później trochę tak dla starszych osób, no i na sam koniec o godzinie 20 światełko do nieba w formie zimnych ogni. Aktywności rozpoczną się o godzinie 13 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Jako pierwsza będzie miała miejsce licytacja, następnie odbędą się warsztaty animacyjne, a tuż po nich wspólne czytanie w bibliotece ośrodka. O godzinie 17 każdy zainteresowany dorosły będzie mógł wziąć udział w tworzeniu ozdób z makramy. Po warsztatach artystycznych przyjdzie czas na drugą część licytacji, a pod koniec o godzinie 20 rozbłyśnie symboliczne światełko do nieba. To jednak nie wszystko, bowiem Centrum Kultury zaplanowało jeszcze kilka innych atrakcji, w tym zlot samochodów. Między innymi zabytkowe pojazdy staną na parkingu nieopodal Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. W planach jest też pokaz taneczny. W środku centrum będą trwały licytacje, będziemy mieli dziewczyny taneczne, które nam zaprezentują swoje układy salsa solo. No i co jeszcze, i w rynku staną nam przemiłe zwierzątka alpaki, które również będą taką atrakcją. 9 wolontariuszy podzielonych na 3 grupy oraz zaopatrzonych w puszki i identyfikatory będzie kwestować w
dniu finału już od godziny 7 rano w okolicach kościołów, sklepów, szkół, miejscowego rynku oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, Rudzie Białaczowskiej, Bębnowie oraz w Sielcu. W pomoc w organizacji zaangażowała się również Straż Pożarna. Tu mamy też chętnych wolontariuszy, którzy nam pomogą, a nie będą kwestować. I mamy tak. Ochotniczą Straż Pożarną, która nam tu podstawi wóz i będziemy sobie mogli go oglądać, przebierać się w stroje strażaków. Będzie on umiejscowiony tutaj przy Centrum Kultury. Opiekunami kwestujących podczas wydarzenia będą Małgorzata Żurawska, Roxana Krzciuk oraz Grażyna Dębowska. Wszystkie działania zaplanowane przez Gowarczowski Sztab odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego wraz z ograniczoną ilością osób. Puszki stacjonarne rozmieszczone są już w dwóch lokacjach. Jedna z nich znajduje się przy kasie w firmie Marbut przy ulicy Krakowskiej 14, natomiast druga w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. We wtorek po południu w gminie Fałków miało miejsce obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Kobieta jadąca drogą z Olszamowic do Szreniawy zobaczyła auto poruszające się całą szerokością drogi. Zajechała mu drogę, kierowcy odebrała kluczyki i wezwała policję. Okazało się, że 44-letni mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi. Także gmina Smyków wesprze tegoroczny finał WOŚP. W ramach akcji podejmowane są różne ciekawe działania. 22 stycznia w hali przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy odbył się trzeci turniej futsalu. W czwartek 27 stycznia także w Miedzierzy zorganizowano zajęcia fitness. Aby uzyskać wstęp na te imprezy, należało wrzucić dowolną kwotę do puszki wolontariusza. W przeddzień finału ma się odbywać rajd z pochodniami w Cisowniku, gdzie poza 5-kilometrową trasą zorganizowane zostanie ognisko ze swojskim jadłem. Gmina Radoszyce otrzymała 500 000 zł w ramach programu Odporna Gmina. Samorząd podjął już decyzję co do celu, na jaki przeznaczy te środki. W ramach rządowego konkursu Odporna Gmina radoszycki samorząd zdobył 500 000 zł do wydatkowania na zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii. Nagrodę tę przyznano w związku z drugim miejscem w powiecie koneckim w rankingu dotyczącym stopnia zaszczepienia populacji gmin w okresie jesiennym. Teraz wiemy już, na co gmina Radoszyce przeznacza wygrane środki. Przede wszystkim to była, szanowni państwo, praca zespołowa. My w okresie wakacyjnym rozmawialiśmy o szczepieniach, nakłanialiśmy mieszkańców do szczepień, bo pamiętajmy o tym, że no, tutaj pod kątem bezpieczeństwa, jeśli chcemy być zdrowi, wydaje nam się, że generalnie musimy słuchać specjalistów, a to specjaliści określają, że szczepienia właśnie w tej dobie COVID-a są najważniejsze. Następnie Urząd Wojewódzki ogłosił konkurs Odporna Gmina. W tym konkursie Odporna Gmina to były statystyki wrzesień, październik. Okazało się, że nasza gmina ma dosyć duży stopień w tym okresie szczepień. W związku z tym wygraliśmy na drugim miejscu, dostaliśmy kwotę 500 000 zł właśnie w ramach tej nagrody. Gmina za te pieniądze zakupiła 27 mniejszych lamp UV oraz 6 większych, bardziej rozbudowanych, tego typu urządzeń. Lampy zgodnie ze wszystkimi atestami działają bakterii i wirusobójczo. Powietrze w pomieszczeniach, w których znajdują się lampy UV, staje się jałowe, a więc i bezpieczne dla przebywających w nich osób. Praca teoretycznie polega na czyszczeniu powietrza falami ultrafioletowymi. Do tej pory takie urządzenia, przede wszystkim na sale operacyjne, na ośrodki zdrowia, przychodnie, nie było potrzeby, żeby były montowane tak jak wtedy, teraz w dobie COVID-a. Praktycznie w każdym, tam gdzie jest skupisko ludzi. No w tej chwili montujemy żłobki, przedszkola, szkoły, urzędy. A gdzie lampy pojawią się w gminie Radoszyce? To przede wszystkim ośrodek zdrowia i tu są dedykowane właśnie te lampy, ale też nie zapominamy, szanowni państwo, o naszych dzieciach, bo przecież lada chwila przyjdą z ferii i będą w szkołach mogli uczęszczać do swoich klas. Tam też szkoły dostaną takie lampy, ale będzie też takie lampy będą też w urzędach, w naszym urzędzie miasta i gminy, będą też w naszych jednostkach, tam gdzie nasz mieszkaniec przyjdzie nas odwiedzić, żeby czuł się przede wszystkim bezpieczniej i miejmy nadzieję, że przez te lampy nasi mieszkańcy będą mniej narażeni na COVID. Za pozostałą kwotę z wygranych 500 000 zł radoszycki samorząd zamierza zakupić samochód do transportu mieszkańców. Ma on służyć do przewożenia osób m.in. na szczepienia, ale także i starszych oraz ciężko chorych do ośrodka zdrowia. W sobotę w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich odbył się zjazd zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem spotkania było wybranie nowych władz związku. W głosowaniu wyłoniono remisem dwóch kandydatów na prezesa, Grzegorza Pieca i Jerzego Rąbalskiego. Jednak ostatecznie ten drugi zrezygnował z walki o funkcję. Skład zarządu na szczeblu powiatowym prezentuje się teraz następująco. Prezesem został starosta konecki Grzegorz Piec. Na wiceprezesów wymianowano Jerzego Rąbalskiego, Grzegorza Zganiacza i Leszka Kucę. Na stanowisko sekretarza zjazd postanowił wybrać Jarosława Kowalczyka, a skarbnikiem został Adam Kubała. Ulica Rzemieślnicza i Żeliwna w Końskich doczekały się przebudowy. Materiał Aleksandry Jędrasik. We wtorek w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie doszło do podpisania umowy dotyczącej przebudowania dwóch istotnych dla gminy odcinków drogowych. Mowa tutaj o ulicach Rzemieślniczej oraz Żeliwnej. Całość inwestycji wyniesie łącznie niemal 6 milionów złotych, z czego znaczna część kosztów pochodzi z dofinansowania. Pierwszy rozstrzygnięty przetarg na ważne inwestycje, które będą realizowane w tym roku, dotyczył dróg, dla których gmina Końskie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość tych dwóch dróg to prawie 6 milionów złotych, a dofinansowanie będzie wynosiło 70%. Waga tych dróg przekracza tylko kilometraż, bo to jest niecałe 1,5 kilometra, i przekracza znaczenie tych zer na końcu rachunku. To są bowiem drogi, które uzupełniają uzbrojenie terenów przemysłowych. Dla każdego, kto mieszka w Końskich, to myślę, że rzecz jest absolutnie racjonalna i wiadoma. Im więcej będziemy mieć gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, im więcej szans otworzymy dla przedsiębiorców, tym w ostateczności powstanie więcej miejsc pracy, tym w ostateczności powstanie więcej firm, które będą płaciły podatki, będą ponosiły wspólnie z nami koszty utrzymania infrastruktury komunalnej, tym lepiej będzie się żyło mieszkańcom. Drogami, które powstaną na terenach przemysłowych, na które gmina otrzymała dotacje, są ulice Rzemieślnicza i Żeliwna. Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację wspomnianych inwestycji oraz budowy ulicy Hutniczej, która także biegnie przez tereny inwestycyjne, jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe KAMI. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj przychodzi mi podpisać umowę z firmą KAMI, która jest naszym sprawdzonym partnerem i realizuje już na terenach przemysłowych jedną inwestycję, mianowicie buduje ulicę Hutniczą. Myślę, że to doświadczenie, znajomość terenu, obecność od lat w gminie Końskie spowodowały, że firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i dzisiaj możemy dać wyraz temu, co w rozstrzygnięciu już się znalazło, mianowicie podpiszemy umowę. Katarzyna Kmita, właścicielka firmy KAMI, cieszy się ze współpracy. Z naszej strony bardzo się cieszę na dalszą współpracę z gminą Końskie. Liczę na to, że wszystko zostanie wykonane w terminie bądź przed terminem. Nie spodziewamy się większych utrudnień. Remont czeka także łącznik między ulicą Gimnazjalną a Piłsudskiego, który stanie się uzupełnieniem istniejącej sieci drogowej. W dalszej kolejności do budowy w gminie Końskie będą także długo wyczekiwane przez mieszkańców ulice Kolejowa i Rzeczna. Dzieciaki z gminy Gowaczów spędzały czas bardzo kreatywnie w ramach ferii zimowych z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. W ramach ferii zimowych od poniedziałku do piątku w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowaczowie trwają różnego rodzaju zajęcia artystyczne. Mali uczestnicy biorą udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Kultury, miło i ciekawie spędzając wolny czas, przy okazji rozwijając swoje umiejętności aktorskie, społeczne czy manualne. Podczas wtorkowych zajęć odbyła się też edukacyjna prelekcja prowadzona przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy uczyli zebranych, w jaki sposób bezpiecznie przemieszczać się poza domem. Dzisiejszy dzień to spotkanie feryjne dla dzieciaków, które tu przychodzą. Mamy dwie grupy, działamy w mniejszej, ograniczonej ilości. Mają takie spotkanie w ramach spotkania z policjantami, którzy mówią o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie oferuje masę atrakcji w ramach warsztatów artystycznych i nie tylko. Ciekawą inicjatywą okazało się tworzenie wspaniałych laurek czy chociażby niezwykły teatr cieni. Zajęcia, które prowadziliśmy w ramach ferii, to przede wszystkim zajęcia warsztatowe. Mieliśmy warsztaty rzeźbienia w mydle. Mieliśmy również warsztaty teatralne, które zakończą nam się w piątek etiudą teatralną na
Święto babci i dziadków i taka też będzie tematyka. Mieliśmy jeszcze warsztaty robienia kart, takich upominkowych, też z dedykacją, z życzeniami tutaj w stronę. Tak głównie skoncentrowaliśmy się na tym dniu babci i dziadka. Kontynuujemy prace te związane z tym drugim tygodniem. Te, które były w pierwszym, zaczynały nam się tutaj jakby nakreślać te wszystkie jakby scenariusze tego, co będziemy robić i jakby rozłożyliśmy sobie pracę, ponieważ te zajęcia trwają tylko 2 godziny, a robimy różne formy. Dodatkowo mamy jeszcze zajęcia muzyczne, więc jakby też tutaj pod spektakl więcej mamy zajęć teraz w tym tygodniu. Skupiliśmy się bardziej na teatralnych, warsztat Teatru Cienia i jakby ten scenariusz, można się pochwalić, ta etiuda, która powstanie, jest na podstawie opowiadań tego, jak te dzieci postrzegają swoich seniorów, swoich dziadków i babcie. Jak się tutaj dzisiaj bawicie? Dobrze, najlepiej. A co żeście dzisiaj robiły? Robili laurki. Laurki? Jakie laurki? Dla babci i dziadka. Dzieciaki, jak i organizatorzy nie próżnowali, bowiem w ostatnią sobotę, 22 stycznia, odbył się happening poświęcony Dniu Babci i Dziadka. W sobotę mieliśmy plener, który również był poświęcony właśnie świętu Dnia Babci i Dziadka. W plenerze fotograficznym, ponieważ no pogoda tak bardzo nam nie dopisała, ale w budynku centrum pojawiły się właśnie dzieci przebrane za seniorów. Postrzeganie tego, jak może wyglądać ta starość. Bardzo fajnie sesja wypadła. W całym budynku, można by było powiedzieć, zrobiliśmy sobie takie prawdziwe wnętrza i charakteryzację, stylizację właśnie na tych dziadków. Drugi turnus ferii trwa od poniedziałku do piątku, od 24 do 28 stycznia. Maluchy podzielone są na 2 grupy po 10 osób, z czego pierwsza z nich uczestniczy w zajęciach w godzinach od 9 do 12, a druga, tuż po krótkiej przerwie, od 13 do 16. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Już w niedzielę 30 stycznia odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział weźmie 5 sztabów z powiatu kaneckiego. Poza wspomnianymi już w informacji są to też Miedzieża, Stąporków i Radoszyce. Zachęcamy do wspierania WOŚP. A w trakcie finału i po nim znajdziecie Państwo u nas wiele materiałów wideo mówiących o tym, jak orkiestra zagrała w naszym regionie. To tyle na dziś w informacjach TKN24 Końskie, a na kolejne zapraszam Państwa już we wtorek.